Wiemy, jak ważna jest rodzina. Rodzina jako przekaz tradycji, jako ukształtowanie poglądów człowieka, no po prostu no, dla wielu z nas otwarcie oczu na świat. Dlatego, że bardzo dobrze, bo to jest zawsze cenna okazja do tego, żeby zastanowić się, w jakim punkcie sprawy rodziny są dzisiaj w Polsce. One dla przyszłości kraju są po prostu najważniejsze. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że we Francji, tutaj jest krajem nawet, jeżeli chodzi o reprezentację na przykład na forum szczytów międzyrządowych Unii Europejskiej. Francja, kraj 1,5 razy większy ludnościowo od Polski, ma corocznie dwukrotnie więcej dzieci. Do tego stopnia my jesteśmy krajem cofającym się w rozwoju. Dzisiaj na szczęście jest to kompensowane przez to, że aktywne są pokolenia wieżu demokratycznych. My dzisiaj jesteśmy zagrożeni tym, że nasza ludność będzie maleć, starzeć się. Jeżeli nie przełamiemy tego niekorzystnego trendu, to będzie zagrożona nasza wspólna przyszłość jako kraju. Depresja demograficzna, kryzys demograficzny to jest zagrożenie dla gospodarki. Dlatego, że jeżeli do Polski zamiast pracujących polskich pracowników zaczną napływać pracownicy sezon, migranci, to oni będą wywozić pieniądze na zewnątrz, pracować zagrożeniem dla przyszłości politycznej Polski. Bo mówię, no wprowadziliśmy, znaczy byłem temu zdecydowanie przeciwny, ale wprowadzono w Europie demograficzny system reprezentacji na forum Rady Europejskiej. Jeżeli proporcje, jeżeli udział Polski w ludności krajów Unii Europejskiej będzie stale spadał, no to również znaczenie naszego kraju będzie stale spadać. Na to nie powinniśmy się zgadzać. I dlatego Polska powinna stać po stronie tych rodzin, które chcą mieć dzieci. Dzisiaj 70% dzieci rodzi się wśród 30% polskich rodzin. I w interesie kraju jest to, żeby ten model, który dzisiaj traktuje 30% rodzin, był coraz szerszy. Dlatego, że tak naprawdę dzięki tym rodzinom Polska ciągle na przyszłość. Rodzina jako przekaz tradycji, jako kształtowanie poglądów człowieka. To jest po prostu no, dla wielu z nas otwarcie oczu. Zawołałeś, żeby zstąpił Boży Duch.